Idziemy dalej za Matką Bożą. Co Matka Boża mówi do nas, Polaków? Wczoraj pokazała, że przestaliśmy walczyć o naszą wolność religijną, moralną, ideologiczną. Polska się poddała wściekłym atakom, nie broni dobrego imienia wśród narodu swego, ani swego mienia, ani swojego języka, ani swojej tradycji, ani kultury, ani wiary. Polska jest taką ofiarą losu, można powiedzieć. Zawsze krzywdzona, przywykła do roli ofiary. Położyła się spokojnie na swoim krzyżu, nasza ojczyzna. Leży cicho, mówi Matka Boża, jak mój syn. Bóg jednak słyszy ten jęk. Wczoraj jestem duchowym świadkiem szczerego pewnego wydarzenia. Mam dokładne relacje. Wydaje się, że jedna z rodzin polskich nie ma w sobie wiary. W mieszkaniu nie widać żadnego znaku religijnego, ale kiedy wchodzą w hasło grzechnia, zaczyna się poruszenie, a tam taki ksiądz YouTube'a, a tam to owo. No i dzieci zaczynają z tych ust tej rodziny wypowiadać słowa: niech was Bóg prowadzi, bo jest pewne wyjaśnienie. I teraz sobie uświadomiłem w sobie, że ten duch tego narodu jest jeszcze katolicki. Dzieci, nie wszystko stracone. Dziś telefon, słowa tej rodziny całkowicie inne jeszcze niż wczoraj, jeszcze piękniejsze i płynie z eteru oznaka wiary. Matka Boża ocenia teraz sytuację z innej strony, kiedy patrzy na naszą rzeczywistość i mówi konkretną prawdę. Naród polski nie jest bez winy. Nikt z nas nie jest bez winy. Cierpi z powodu swoich własnych grzechów. Szczególnie za chciwość, nieczystość i brak miłości. Dzieci, co to jest chciwość? Rok temu u sąsiada szczygli barany po 12 zł. Jak do mnie przyszli, powiedzieli po 24. Pan Grzyś się pyta, ale tam mi 11, nie? Bo tu jest u księdza. Nieczystość to ten grzech trwa. Bo Rozalii Celakównej Pan Bóg wymienił przed wojną nasze grzechy. Morderstwa, nieczystość, nienawiść. Teraz Matka Boża wymienia chciwość, nieczystość i brak miłości. Materializm, pamiętajcie, zabija miłość. Tak jak w orędziach w Guadalupe Matka Boża powiedziała, komputer, telefon, wpatrzenie się w te ekrany zabija waszą wiarę. To jest taki system, że my tam mamy gotowca bez wysiłku, co chcemy. Te orędzia kiedyś omówię. Kolejne zdanie przedstawia nam sytuację geopolityczną, w jakiej znaleźliśmy się.
ten naród, ofiara tego narodu, jego, dopełnia się w gwałcie na jego prawach, obyczajach i świętości. Wszystko nam to zniszczono. W czasie COVID-u żadne prawo zdrowotne, tak zwane zdrowotne, nie pojawiło się. Gdzie mamy to Sejm, Pani Agnieszka, to ulica? Wiejska. Wiejska? Wiejska. 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 Nic tam nie powstało na wiejskiej. Dzieci, przychodził gotowiec. To tak jak mieliśmy wybory. Jak myślicie? Burmistrz, wójt, czy oni rządzą? Oni otrzymują gotowca. Tyle na oświatę, tyle na szpital. Mają gotowca. Tu nie trzeba żadnej wiedzy, bo przychodzi z centrali gotowiec. Tyle, co pieniędzy z podatków, co wam nakładają cały czas, wzrasta metry koszta. No bo to nakłada gmina, powiat, no że tu są 5% może, czy 10% w skali budżetu gminy, pieniądze, gdzie oni mogą dzielić, ale ukradli nam. Kiedy byłby burmistrz czy prezydent miasta wielki, ma kapitał, dzieci inwestuje i za 5 lat miasto ma 5% zyski. To można powiedzieć, że to jest rządzenie. Bo tak to mamy tylko dzieci dzielenie. Dlatego na naszych oczach mówi się o wolności Polski. Jakiej wolności? O jakim Sejmie Polskim? Jakie podejmowanie dzieci ustaw? Narzucili wam myślenie w sprawie chorób, CO2. Teraz wam zabiorą wodę, zabiorą wam opał. Żyjemy w jednej wielkiej komendzie. 10 lat temu nakazywali wszystkim robić gaz. Teraz mówią, w 30 roku będzie zakaz palenia gazem. 15 lat temu wszystkim polecano groszek. Dopłacano, moi drodzy, do piecy. Groszek był bardzo tani. Wszyscy rzeczoznawcy mówili, to jest najtańsze, róbcie groszek. No ale skoro idzie groszek, no to za rok on kosztował już 800 zł. Dzisiaj wywalają piece, pójdzie pelet. Za chwilę zakażą drzewo, więc będzie peletu. Będziemy musieli zrównoważonym spojrzeniem patrzeć na swoją rzeczywistość. Bo jak poskoczycie, skoro nam zrobiono gwałt na naszym prawie, my w Polsce nie możemy palić drzewem. Mamy najlepszy stan lesistości w bogatej Europie. 30%. W ciągu 30 lat tak nas zawszono lasem, że przybyło 5% powierzchni Polski zarośniętej lasem. Patrzcie na Grzechynię. Całe południe. Tu południe ma nieprawdopodobny wzrost lesistości. Na razie jest udawane na papierach, pisze Orne. Wykonali najpierw ruch jaki? Przeznaczone do zalesienia. Ludziom narzucili system, nie pytając się niczego. Za parę lat powiedzą, że to jest las. Dzieci, będzie się nam zawężała przestrzeń wolności coraz bardziej. Więc uczyniono gwałt na naszych prawach, na naszych obyczajach, na naszych świętościach. Jak tu dzieci w czasie młodzież, zjazdu młodzieży przed paru laty, bo to centrum był Kraków, była w Polsce, z Ameryki, byli zaszukowani południowej. Jak to jest możliwe, że u was krzyże są popisane? U nas tego nikt nie dotyka, to jest święte. Jak to jest możliwe, że kiedy czarne baby wyszły na ulicę, wchodzą do kościoła i się drżą? Bronisz się i mówisz parę słów, sądzą cię, żeś go obraził.
Ale przecież naruszyli eksterytorialność świątyni. Naszą obyczajność i naszą świętość. Jeden z kapłanów w Krakowie musiał na ambonie w niedzielę cały dzień przepraszać. Bo mu proboszcz nakazał, że obraził tych, co przyszły ku ołtarzu i wrzeszczały. Dzieci, sikierka w ręce i wbita w plecy jak pniaka. No i goodbye Winnetu. Nie możemy się w żaden sposób bronić, tylko nam mówią dialogować i uspokajać. Wiecie, jak przy górze Syna i Pan Bóg dialogował z Żydami? Wiecie, to jest dialog Boży? Zrobił kryskę. Jeśli zwierzę, człowiek przekroczy tą linię demarkacyjną, trup. No i umierali, jeden po drugim. Tak nam padły prawa, obyczaje i świętość. To jest ogromna ofiara naszego narodu, który nie może stanowić nic o sobie. Przed pierwszą wojną światową jakiś Curzon, Anglik, ustalił granicę etniczną Polski. Przecież Anglii też teraz ustawię granicę etniczną Anglii. Walia powinna mieć wolność. Szkocja powinna mieć wolność. Irlandia Północna powinna być wolna. Przecież etnicznie nie są to Anglicy. Są to Szkoci. To jest całkowicie co innego. Te u siebie nie zrobią linii demarkacyjnej, a w Polsce nam zrobią. No i po pierwszej wojnie światowej wszyscy mówili na Bugu Polska. Po drugiej, na Bugu Polska. Rządzący pan premier Komorowski ustalił, że jak wybuchnie wojna z Rosją, będziemy się bronili na Wiśle. Czyli cały wschód Polski dzieci oddadzą Rosji za darmo. Zbiorą się politycy i Niemiec powie, że wpływy niemieckie do Wisły. Tak czy nie? Rosjanin powie, że do Wisły. No i wiecie, co to będzie znaczyło? Nie ma Polski. Będą tak nam doradzali, jak doradzają dzisiaj politycy francuscy czy inni Ukrainie. Dla świętego spokoju zgódźcie się na status quo, czyli oddajcie Rosji 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli dwie trzecie Polski. Ten naród, mówi Matka Boża, który zrodziłam w bólach. Wiecie, dlaczego wynikła fundacja kielicha królowej Jadwigi? Bo na tym kielichu jest napis: Mario, bądź królową Polski. Czyli ten kielich jest wykonany przed 1399 roku, czyli przed śmiercią królowej Jadwigi. Wtedy już nasi rządzący wołali: Mario, bądź królową Polski. Bóg to dzieci wszystko ustawia. Prowadzi precyzyjnie, jak gdzie precyzyjnie prowadził gałąź, którą obcinałem, a zapomniałem, że jest naprężona. Dzieci dostałem tuż nad okularami. Filomenka ma prawe, ja mam lewe i we dwójkę mamy pełnię. Jakby poszło 2 mm niżej, nie mam oczu. Bóg to wszystko prowadzi. To rodzenie przez Matkę Bożą dzieci trwało wieki. Doszedłem już w moich poszukiwaniach w formie znaków do roku 1399 i wierzę, że na
krwi najdroższej ten kielich będzie i pokażę wam wiarę narodu polskiego i miłość do Maryi, jaką do Polski przyniosła królowa Jadwiga. Ona też była, ale ona jeszcze ją zbudowała. Bo w połowie XI wieku Stefan Wielki, dzieci, oddał swoje królestwo Matce Bożej. Ogłosił ją panią swojego królestwa. To był XI wiek. Ten naród, który zrodziłam w bólach, który uchroniłam w walce, Wąwolnica, XIII wiek. W Lubelszczyźnie podchodzą tam Tatarzy, zagony i chcą zająć miejscowość, spalić werbunek, czyli do Jasyru poszli na Krym. Nagle jawi się Matka Boża. Han pada na kolana i wydaje rozkaz żołnierzom: wracamy do domu. Wszyscy wam mówią, dzieci, legenda. Jaka legenda? Dziś to było. Pod Przeworskiem jest miejscowość, XII wiek. Nowosielce. Otoczone przez Tatarów. Sołtys ma samopała. No strzeli jeden raz, tam tysiące Tatarów. Wiecie, kogo trafił? Hana. 3 dni się modlili, wrzeszczeli, spakowali go, no i wrócili na Krem. Uchroniłam w walce naród, który zrodziłam w bólach, który uchroniłam w walce. Ile razy nasi ojcowie doświadczali orędownictwa Matki Bożej. W tylu bitwach, Chocim, Wiedeń. Bitwa warszawska. Kona dziś na moich oczach. Dzieci, jest to przerażająca rzeczywistość, którą mi Bóg pokazał i w cudzysłowie niewiele robi, żebym mógł mniej cierpieć. Bo każdy dzień z frontu przynosi gorsze wiadomości. Bogu dzięki, że się wyciszyłem na Adwent, do dziś trwam, nie wchodzę na wiadomości z polityki, bo bym oszalał z boleści. Dzieci, jestem gdzieś. Czasami się zapytam jeszcze przy stole coś tam, żeby przejść ten okres i to zostanie. Oto 3 przeszczenie. Rodzenie Polski w bólach przez Maryję. Ochrona Matki Bożej, moi drodzy, nas w walce. Wspomniany rok 607, rok Zebrzydowskiego, Matka Boża się we Włoszego braca objawia i mówi włoskiemu zakonnikowi: dziś w Polsce na prośbę króla i narodu król pokona buntowników w bitwie. Zakonnik pyta się przełożony, gdzie jest Polska, bo nie słyszał Rzeczpospolita, gdzie to jest. I pod Guzowem koło Radomia. Wojska królewskie w ciągu godziny rozegnały buntowników, którzy chcieli wprowadzić na ziemi polskiej protestantyzm. Dlatego rok później przychodzi Matka Boża i mówi: nazywaj mnie królową Polski w niebo wziętą. Powtarza to przed królem,
Zygmuntem Wazą w 610 na Wawelu. Rozpoczyna się, moi drodzy, ochronny płaszcz Matki Bożej. Obrona częstochowy. Każdy polski rycerz, huzar, należał do Bractwa Matki Bożej. Dziś jak to wyczytywałem, żeby należeć do Bractwa, musiało cię dwóch druhów, czyli towarzyszy pancernych, czy zaświadczyć, że jesteś godny miłości Matki Bożej. Stąd też śmieją się z tego, kiedy nasze wojska w 1683 20 tysięcy jazdy na koniach jechali w kierunku Wiednia, przemieszczali się 70 kilometrów dziennie. Rano śpiewali godzinki, odmawiali różańce czy modlitwy Matki Bożej. To był cały czas pochód modlitewny. Dumą dla szlachcica i dla towarzysza pancernego czy huzara dzieci było noszenie na piersi ryngrafu. Do tego was chcę przekonać 19 maja. I trzecie, ten naród, mówi Matka Boża, kona dziś na moich oczach. Dzieci, naprawdę Polska dzisiaj kona. Uruchomili wszystkie procedury, by wyrżnąć wiarę, wyrżnąć polskość i uczynić z nas jakiś kraj nadwiślański na polowania, na rajdy i na siłę mięśniową. A nie daj Boże, za kilka lat może na konserwy. Amen. Dzieci, bardzo mi to mizernie idzie. Choć nie należę do siłaczy, mówiłem 35 minut, ujechałem 4 linijki. Z konspektu, jaki mi dała Matka Boża. Idę na krótkie ogłoszenie.